Witajcie, moi mili. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym rozpacznikiem. Jak widzicie, za mną mam takie sukienki, stroje, w których często występuję na, na opowieściach. A to dlatego tutaj one są, bo dzisiaj robiłam zdjęcia do tak zwanej inscenizacji i będę jeszcze robiła, więc one tutaj mi wiszą. Są potrzebne, ale to myślę, że taki dodatkowy smaczek, jak do tła będzie w sam raz. Dobrze, zaczynamy tak szybko, mam nadzieję, bo też mam jeszcze gdzieś wyjść. Także może, może zacznę od tego, że po raz pierwszy robiłam zamówienie na Vinted. A z tego tytułu, że należy tam w bardzo krótkim czasie dać odpowiedź, czy wszystko w porządku, czy przesyłka doszła, czy jest tak, jak należy, potrzebowałam ją, te paczki, potrzebowałam otworzyć. Ale tutaj, tak, dla zachowania takich, no tak, żeby wyglądało, że rozpakowujemy, tak, no to zachowałam właśnie te opakowania. I pierwszą książką, którą chcę Wam pokazać, to jest imię Róży. Zależało mi właśnie na tej książce, a jest ciężko. Tę konkretną oprawę dostać. W zasadzie to w księgarniach już w ogóle jest niedostępne, dlatego, że mamy nowy dodruk. Jest taka biała okładka z takim, wiecie, odciskiem palca, jakby taka przybrudzona. I szczerze mówiąc, mnie osobiście nie przekonuje. Natomiast bardzo mi się podobała ta okładka. chciałam ją sobie kiedyś kupić, tak odwlekałam, aż w końcu się okazało, że jest niedostępna, i na Winted znalazłam. Szczerze mówiąc, wiecie, co już teraz nie pamiętam, chyba za 15 zł, także książka jest nowka, sztuka w zasadzie nie ma żadnych widocznych uszkodzeń, jestem zadowolona. I wreszcie będę miała wymarzony egzemplarz. Kolejna przesyłka, też z vintek, to jest książka Baśnie Afrykańskie. To jest ta seria wydawana przez National Geographic, chyba. Znaczy, nie wiem, czy wydawana przez, ale tutaj jest e, taki symbol e, ich, więc podejrzewam, że to właśnie. Oni tak jakby byli odpowiedzialni za zebranie tych opowieści. Jak wiecie, baśnie są mi bliskie, dlatego że interesują mnie, a też jako opowiadacz inspiruję się takimi historiami. A że nie było takich tych baśni, które akurat szukałam, czyli te baśnie afrykańskie z Media Rodzina, tak, wypatrzyłam te, zakupiłam sobie, to są z tej serii Baśnie Etniczne, one są 18+, więc podejrzewam, że to będą takie, no wiadomo, dla dorosłego czytelnika i też właśnie na Vinted i wszystko w porządku, też chyba 15 zł za nie dałam. Wiecie co, jakoś tak te ceny mi umykają, nie pamiętam, co za ile kupiłam. I jeszcze jedna i jeszcze jedna mm, przesyłka z Winted, i powiem wam. To była pierwsza książka, jaką sobie wypatrzyłam, bo mówię, a wezmę sobie wpiszę, może na Vinted znajdę. I jest. Baśnie japońskie, to jest właśnie z tej serii Baśnie świata, z wydawnictwa Media Rodzina, i właśnie to była jedna z tych książek, których mi brakowało, których, których, którą poszukiwałam. A nawet wam w jednym z rozpaczkingu, gdzie tam dodawałam zdjęcia tych baśni, które poszukuję, zapomniałam nawet o niej i nie wstawiłam tego zdjęcia. Tam są te pozostałe, których poszukuję wciąż. I tak, tutaj mamy bezpowrotna góra. Góra, tak. Do środka. Jeszcze zajrzę, bo tutaj te, te czcionki są takie mm, ciężkie do przeczytania, ale no tutaj jest tak samo. Ale to będzie tak, bezpowrotna góra. I wiecie, no, wydanie, tak jak i poprzednie baśnie, które Wam pokazywałam. Czyli tutaj takie ilustracje, duża czcionka, gruby papier, baśnie japońskie, media, rodzina. Także jestem zadowolona, że chociaż mi się udało te baśnie zdobyć, bo one naprawdę są trudno dostępne. Tylko niektóre można kupić. I książka, której Wam wcześniej nie pokazywałam. Tutaj w ogóle mam no, przesyłki z pewnego okresu czasu. Tak, ja myślę, że z około dwóch tygodni trzech. W każdym razie tę książkę, którą Wam pokażę, zapomniałam jej pokazać Wam w poprzednim rozpaczkingu. Ale musiałam ją odpakować. Jest to lektura drugiej klasy szkoły podstawowej, czyli Niesamowite przygody 10 skarpetek. I ja myślę, że książka jest to ogólnie znana, bo ja o niej już dawno, dawno temu słyszałam i nawet pierw, po raz pierwszy chyba usłyszałam o niej na warsztatach literackich z bajek właśnie o, nich, o tej książce mówiła Marta Trojanowska. I tak, no taka jest wklejka, bo wiadomo, już są następne części przygód tych skarpetek, więc no, warto, warto wreszcie przeczytać. Jest pięknie ilustrowana, mnóstwo to, tych ilustracji, także dzieci na pewno będą tym zainteresowane, będzie im się fajnie czytało. Jak ja przeczytam, to też pewnie się podzielę na temat tej książki. I... Kolejne książki. Tutaj mam e, przesyłkę z Empika. Już teraz to już po prostu przy Was otwieram. Rozdzieram, rozdzieram. O, i słuchajcie, książka, która już jest bardzo znana na Buktubie, tak? E, wiele osób czytało. Także ja po prostu już nie mogłam się obejść bez niej, bo sama jestem jej ciekawa. Podoba mi się tak samo okładka, to jak jest wydana. I chętnie ją przeczytam. Kiedy? Nie wiem, bo już w kolejce mam poustawione książki, ale bardzo mnie do niej ciągnęło, a tak sobie pomyślałam, że może się tak zdarzyć, że jak jest tak popularna i ciekawa. To może się nakład wyczerpać i będzie problem, żeby ją zdobyć. Także ją sobie w końcu zamówiłam w bardzo dobrej cenie, bo około 26 zł z groszami. I to jest Cud, Miód i Malina, Anety Jadowskiej. Wiele pozytywnych opinii słyszałam na temat tej książki. Myślę, że Wy też gdzieś tam widzieliście, coś słyszeliście. Także jak przeczytam, to Wam o niej opowiem. Zobaczcie, są też ilustracje tutaj. Także. O, wklejka, jaka piękna, bo na wklejki nawet nie widziałam. Jest dosyć lekka, kartki kremowe, tak jak widać, takie bardziej no, kremowe ekry, wiadomo, będzie się dobrze czytało. I co? Lecimy dalej. I kolejną już, ostatnią książkę, jeśli chodzi o rozpaczki. Otwieram przy Was. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, co tam jest, ale wydaje mi się, że, że to jest chyba to, o czym myślę. Tak, słuchajcie, Morderstwo w Mezopotamii. Wiem, że już jest kolejna książka z tej serii. W sensie chodzi mi o ten taki cykl wydawniczy, który jest wydawany przez Empik, ten taki ładny, z historiami Poirot. Jest już następna jakaś książka w zapowiedzi. Być może jak wyglądacie ten film, to może już jest dostępna ogólnie. Także jak będziecie zamawiać, to od razu ją dostaniecie. Trudno jest mi powiedzieć. Natomiast no, jest to już tak jak widzicie, kolejna książka i no, mam nadzieję, że wszystkie te książki z Herkulesem Poirot będą w tym wydaniu. Ale marzy mi się też, żeby taka ładna seria wyszła z historiami panny Marple, bo bardzo lubię tę bohaterkę. Głównie, wiecie, z no, seriali. Ja tutaj właśnie chciałabym zacząć przygodę z książką, bo jedynie co czytałam, to czytałam Morderstwa w Orient Expressie. Wiadomo, tam jest Herkules Poirot jako główny bohater, natomiast chciałabym mieć taką serię z panną Marple. I móc przeczytać tak samo, jak teraz będę czytała w odpowiednim momencie z Herkulesem Pouarem. No i słuchajcie, zawsze jak Wam mówiłam, że można kupić coś z 20% rabatem. Jeżeli się zamawia w Empiku, to na miejscu właśnie można zrealizować taki jednorazowy rabat na każdy jeden asortyment. Tym razem nie było tych książek, o których ja myślałam, że sobie mogę kupić z tym rabatem. Natomiast wziąłem sobie taką książeczkę z komputer świat. tak komputer świat i to są profesjonalne zdjęcia i filmy ze smartfona. Ciekawa jestem, co tutaj nowego się dowiem, bo tutaj mają być informacje na temat różnych aplikacji, jak obrabiać zdjęcia w telefonie, z czego korzystać, różne dodatkowe gadżety. Jest płyta oczywiście nie wiem, czy płytę mi się uda jakoś odpalić no bo mój, mój laptop nie ma tego wejścia na CD. Stary miał, ten nie ma, natomiast może gdzieś jakoś mi się uda. No, i cóż, yy, i to wszystko. Ten film był taki troszeczkę szybki, taki być może chaotyczny. Dużo Wam nie powiedziałam, ale może właśnie będzie tak, yy, taki skumulowany. Obecnie czytam, pokażę Wam co czytam, bo. Yy, Pokazywałam wam tę książkę jakiś czas temu. Mówiłam, że miałam ochotę, ale jak zaczęłam czytać, to nie byłam pewna, czy będę ją kontynu kontynuować akurat w danym momencie. I to jest Vivienne, Tak jak już wspominałam o tej fotografce Vivienne Mayer. I słuchajcie, zaczęłam ją czytać. Trochę ciężko mi się ją czyta, ale się czyta. Wciągnęła mnie. Jak skończę, wtedy nagram wam film na temat tej książki. Opowiem. I zadecydujecie, czy będziecie czytać, czy nie. Także na dzień dzisiejszy to wszystko. Eee, trzymajcie się ciepło. Jeżeli będę miała taką e okazję, to może Wam coś nagram jeszcze na temat tej inscenizacji, którą e robiłam, i coś więcej na temat e moich zdjęć. Także wszystkiego dobrego, do następnego razu. Pa! Kochani, wróciłam jeszcze na moment, bo właśnie sobie uświadomiłam, że zapomniałam o jednej książce, którą w ogóle odłożyłam na bok i także nie była razem z tymi książkami. Jest to książka, którą zamówiłam w świecie książki, bo była wtedy taka promocja, że około 70 czy powyżej 70% bestsellery yy, taniej były. I oczywiście zamówiłam sobie Białego Ptaka. Yy, I słuchajcie, no, ona mi przyszła uszkodzona, ale nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że ja sobie wybrałam przesyłkę bez opakowania, bo tam była możliwość opakowania w folię, w karton, ale sobie pomyślałam, że jak jest taka możliwość bez opakowania, to po co tutaj e, dodatkowe jakieś takie odpady tworzyć, tak? Szczególnie, szczególnie folię. E, książka kosztowała 9. 99 albo 12,99, nie pamiętam w tym momencie dokładnie. Natomiast pomyślałam sobie, że być może te książki przychodzą, no wiadomo, nie opakowane, tak, pojedynczo, ale w jakiejś całości, razem, więc one nie będą gdzieś tam rzucane. Jak one przyszły, tego nie wiem. Natomiast też zastanawiam się, czy hmm, kupując książkę w takiej cenie i to jeszcze jedną. Hmm, z nowszych książek, bo ona się całkiem niedawno ukazała. Zobaczymy tutaj, czy jest. Tak, w 2020 roku i ja to jakoś tak w okolicach świąt widziałam. Nie pamiętam świąt Bożego Narodzenia, nie pamiętam e, dokładnie kiedy, ale to było jeszcze przed świętami. Także to jest w sumie nowa książka. A zazwyczaj nowe książki nie mają takich zniżek, a ta książka ogólnie nie wiem. Tak, jest cena okładkowa. 54,90 ma taką cenę okładkową, więc to jest bardzo duża zniżka. I tak sobie myślę, że może to są te książki, które właśnie są uszkodzone, i, i takie też inne można kupić w bardzo takiej niskiej cenie. No. Jeśli tak, no to wiadomo, liczyłam się z tym, że. Bo tak sobie nawet myślałam, że to może być taka opcja, i książka może być uszkodzona. Ale zazwyczaj, jak zamawiałam tego typu książki z takiego asortymentu, gdzie one były bardzo przecenione, a były. mogły być uszkodzone, nie miałam jakichś takich wielkich uszkodzeń. Rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarzyło. Natomiast. Brałam to pod uwagę. Ale nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że to jest taki asortyment że z tych takich uszkodzonych książek, czy po prostu jeśli książka nie była opakowana, to ona w ogóle była tam gdzieś tak rzucana i byle jak przewożona. W każdym razie, następnym razem chyba jednak zdecyduję się na opakowanie i będę miała wtedy pewność, czy to jest kwestia uszkodzonej książki, czy po prostu to była kwestia opakowania. No dobrze, nie będę się nad tym rozwodziła, bo to w sumie nie było tematem, tylko tak wam chciałam napomknąć, żebyście też mieli na uwadze, że jak jest bardzo duża obniżka, jeśli chodzi o cenę książki, to musicie się zastanowić, dlaczego akurat jest taka, a nie inna cena, bo coś być może się za tym musi kryć. Natomiast jest to książka autora który napisał cudownego chłopaka? Myślę, że większość z Was też jest znana. Jest też film na podstawie tej książki. Między innymi mamy tego chłopca, gra Julia Roberts. A tutaj mamy trochę inną książkę w innej postaci. To jest komiks. Także. Zobaczymy, no tutaj jest to coś związane z Holokaustem, druga wojna światowa, przynajmniej tak rzutem oka mogę to określić, bo nie dowiadywałam się dużo na temat tej książki, po prostu chciałam ją mieć, dlatego że czytając Cudownego Chłopaka byłam zadowolona, to jest złe słowo, które niekoniecznie Wiąże się z treścią, ale jeśli zadowolona ze, z książki, bo książka mi się bardzo podobała, wiele, wiele miałam wzruszeń, wiele przemyśleń, wiele bodźców, ale to może słuchajcie już innym razem o cudownym chłopaku. Natomiast, znając sam tą książkę, po prostu na tą zdecydowałam się w ciemno. Uważam, że warto ją będzie przeczytać, a jak przeczytam, to też Wam dam znać. Także na dzień dzisiejszy już naprawdę kończę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu. Pa!